Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku naszej serii. Na początku bardzo dziękuję za cały odzew po pierwszym odcinku. Nagrywając go miałam trochę wątpliwości, czy mimo swoich doświadczeń ze startupami nie poruszam kwestii zbyt błahych i oczywistych, jednak swoim odzewem skutecznie te wątpliwości rozwialiście, za co bardzo dziękuję. Dzisiaj przechodzimy dalej, zajmiemy się nadal umowami, ale dziś skupimy się bardziej na kwestiach formalnych. Po ostatnim odcinku wiecie już, że umowa nie musi być zawarta w formie pisemnej, żeby była umową wiążącą. Dzisiaj powiem na ten temat troszeczkę więcej. Umowa może być zawarta np. przez tzw. czynności konkludentne, czyli przez zachowanie dwóch stron. Czasami to zachowanie nie obejmuje nawet wymiany żadnych słów. Wyobraźcie sobie sytuację, że wchodzicie do kiosku, zabieracie gazetę, zostawiacie pieniądze i zawieracie umowę sprzedaży tejże gazety. Bez żadnych słów jest to umowa jak najbardziej wiążąca. Wsiadacie do tramwaju, przejeżdżacie 3 przystanki i zawieracie umowę z przewoźnikiem. Także czasami dla ważności umowy nie potrzeba absolutnie żadnych słów, żadnych dokumentów, żadnego spisywania. Umowa może być też zawarta w formie pisemnej. I tutaj ustawa przewiduje nam 2 konsekwencje niezachowania tej formy. Z jednej strony możliwa znieważność i tak na przykład, jeżeli nie zawrzemy w formie pisemnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych albo umowy o przeniesieniu praw autorskich czy umowy leasingu, to taka umowa jest nieważna. Z kolei na przykład umowa pożyczki ponad 500 zł czy umowa spółki cywilnej, jeżeli nie jest zawarta w formie pisemnej, to jedyne konsekwencje, jakie mogą nas spotkać, to takie, że w przypadku ewentualnego sporu sądowego nie możemy przesłuchiwać świadków, którzy mogliby nam potwierdzić, że taka umowa została zawarta. Jeżeli nie ma umowy w formie pisemnej, to nie ma też tej umowy, stąd też pojawiają się takie trudności dowodowe, więc rygor, o którym mówię, nazywamy rygorem dowodowym. Inne rodzaje formy odnośnie umowy to na przykład umowa z podpisami notarialnie poświadczonymi i taka umowa z kolei wymagana jest dla umów o zbyciu części przedsiębiorstwa. Innym rodzajem jest umowa w formie aktu notarialnego i taka umowa przewidziana jest dla przeniesienia własności nieruchomości, czyli na przykład jeżeli sprzedajemy dom, to musimy koniecznie zawrzeć umowę u notariusza. Podobnie w przypadku umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki komandytowej. Omawiając kwestie formalne dotyczące umów, warto wspomnieć jeszcze o kilku aspektach. Trochę drobnych i formalnych, ale jednak istotnych. Pierwszym z nich jest tytuł umowy. Oprócz daty i miejsca zawarcia, bardzo często na samym początku umowy zamieszczony jest jej tytuł. Musicie pamiętać, że ma on dużo mniejsze znaczenie niż tak naprawdę mogłoby się wydawać i niż wielu osobom się wydaje. Ważniejsze jest to, co jest w treści umowy i to, jaki był zgodny zamiar stron, aniżeli to, jak ta umowa zostanie zatytułowana. Jeżeli zawieramy umowę, którą nazwiemy umową zlecenia, tak naprawdę będzie chodziło o wykonanie dzieła, wówczas taką umowę należy zakwalifikować jako umowę o dzieło. Jeżeli w nagłówku napiszemy sobie umowę zlecenia, a wszelkie zapisy będą tożsame, jakby to było w przypadku umowy o pracę, to mamy do czynienia z umową o pracę, a nie umową zlecenia. Warto też pamiętać, że ustawa daje nam możliwość zastosowania tzw. podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny traktowany jest dokładnie tak samo jak podpis własnoręczny. A skoro już o podpisie własnoręcznym mowa, to warto pamiętać, że umowa, by miała formę pisemną zachowaną, musi być podpisana przez strony. Dlatego też, jeżeli wskazujecie ilość egzemplarzy, to zawsze w umowie wskażcie, że umowa została podpisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeżeli mamy 2 strony umowy, tak aby każda ze stron miała przynajmniej 1 egzemplarz dla siebie. I co jest ważne, ja koniecznie muszę mieć umowę podpisaną przez kontrahenta, a kontrahent musi mieć umowę podpisaną przeze mnie. Do zachowania formy pisemnej nie wystarczy, jeżeli ja sobie podpiszę swój egzemplarz, kontrahent swój, na tym zakończymy. To chyba tyle, jeżeli chodzi o kwestie formalne umów. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, kontakt do mnie będzie dostępny za chwilę. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.